zanim płatę. Wszystko jest powyłączane, a wy sobie zbieracie pieniądze. To tak nie może być. Muszą takie firmy likwidować. Nie wiem, czy pani wie, że to z dnia na dzień udaje się i w sądzie wygrywają i rzecznik praw osób niepełnosprawnych występuje jako prokurator. Ja jestem osobą niepełnosprawną, a ten Dawid Wachowiak to ma w ogóle jedynkę. I teraz ani on nie zapłaci, sobie firma sama Play zapłaci, bo jego matka już załatwiła, że nie zapłaci. A ja chcę tam te pieniądze wycofać, bo to ani jemu nie pomoże, ani trochę. Zaprezentowano w Poznaniu na konferencji współorganizowanej przez... To rozumiem, no więc tak jak mówię, no najlepiej byłoby po prostu... No trzeba będzie pójść, ja pójdę do skutku, będę do skutku chodzić, do salonu pójdę, bo tam na Wrocławiu, w tym Tesco Extra dziewczyna powiedziała, że ona ani tych złotych tarasów Play nie lubi, ani nie jest miłe to Play na Wileńcu. Jutro pójdę tam na Gosław, gdzie obiecała mi, że to załatwi. Ale ponieważ powiedzieliście na infolinii, że już jest bliżej i szybciej w ten sposób, a jeszcze skanem przesłano, to trzeba powiedzieć, że to jest za małe. Trzeba było odpisać, że to jest niewystarczające takie orzeczenie na odległość. No to trzeba będzie to wypełnić się dwie karty, a jutro pójdę. No. Dziękuję bardzo. Trzeba krótko i już, nie, krótko i już, no, odwiedziny w salonie Play dzisiaj na Wileńskiej, proszę Państwa, no, miła dziewczyna, bo ona, wiesz, do końca wysłuchała, ja nie mam nic przeciwko tej dziewczynie, ale ona jako pracowniczka, wiesz, lepiej, żeby uważała ta pracowniczka, no bo jeszcze ją zwolnią, jak będzie, wiesz, klientom sprzyjała w salonie Warszawa Wileńska. No, czyli to, co myśmy tu pisały rok temu na temat oszustystycznej firmy Play. Państwo zobaczą, jak to się potwierdza przez przypadek, bo przecież niespecjalnie ja to robię. Dzień dobry. Proszę pani, ja tutaj w sprawie płatności do swojego koncertu chcę się dostać. Oczywiście, to będzie chodziło o ten nóg, którego teraz pani policzy, nie? Nie, inny. To są takie trzy, bo tutaj są faktury, w ogóle trzy konta i nic nie jest zrobione. Jadę z Wileńskiego salonu i właściwie, no on mi odbił te faktury i wiem, że nic nie załatwione, a tam miało być przeksięgowane. Ja, i tam już było dużo zrobione, ja widzę, że z tych faktur wynika, że jest nic nie zrobione, to więc zobaczmy. Natomiast rozumiem, to proszę podać takie razie numer, o który chodzi. To są trzy numery do konta bankowe, jest pierwsze, ale tak, numer abonenta 609, to chyba nie o to pani chodzi, podam numer telefonu. Nie, chodzi o numer telefonu. Tak, 536-214. 493. A tam są dwa numery, tak? Jeden jest internetowy. Tak, i jest pan właścicielem tego numeru? Tak, oczywiście. Poproszę o imię i nazwisko. Nie wiem, co pan Ruszyk. I sposób pamiętasz? Hasło pamiętam, tak. To jest duże litery, są duże litery E, P, U, A, W, H. Dziękuję bardzo. Nie odpoczywaj się na konto. Bo tutaj z tego co widzę, te numery są odłączone. Tak, tak, numery są odłączone. No, aktywne, tak? Tak, zatem to jest numer konta bankowego 15, 10, 90 i tak dalej. Nawet mi się tam już za to pierwsze zapłaciło z myślą, że chociaż to będzie działało, to z tego będę do pani tutaj, będzie można dzwonić. A to one wszystkie są wyłączone i oni nic tam nie zrobili, a tam było przeksięgowanie 1700 zł, to ja tam płacę na takiego chłopczyka, ale ponieważ u niego w ogóle stanęło, no to więc ja przerzucę sobie te pieniądze, tak myślę tego, i oni to 3 miesiące księgują i coś tam chyba, nie wiem, czy to wyszło, czy to nie wyszło. Natomiast, to było takiego konta, też Play,
Przedsiębiorczość nazywa Dawid Zachowiak i mam tutaj z banku Euro też odbite, co jest, i to było nawet zeskanowane przez pracownika tutaj na Wileńskiej. Ja ze swojego telefonu to skanował, ja mówię, niech pan zeskanuje, bo to albo dochodzi, albo to nie dochodzi, i on to wysłał już tydzień temu, więcej nawet, i po prostu dlatego dzisiaj nawet mi się to weszło, jestem w pracy, ale mi się weszło na Wileński do salonu i on tam mówi, co inny już, że jest 5000 tutaj, 2000 tutaj, 1500, czyli na tym końcu, co tu dzwonimy, to jest tam 1500 ile złotych do zapłacenia, ale tam jest było tak wyczyszczone, że nawet wydawało mi się, że to nawet zacznie działać, a tu jednak nic. Czyli tak, rozumiem, że to 1500 zostaje do zapłaty. Mhm. Konta Play, numerami, tak. Tak. Tutaj jak to akurat przy ten numer znajduje, to konto było na innego właściciela. To znaczy, konto było konto Play, Dawid Wachowiak, nic się tam płaciło i spłaciło, mi się mu 1700 zł. I to się zaczyna jego konto na 68, bo ja mam zawsze, mi się to opłacało, jego konto 68. I tutaj nawet daję jego namiary, tego Dawid Wachowiak, numer konta 55 40 11 61, i tu hasło mi się też wielokrotnie podawało, SQKJ1. Momencie, no. Tak, jeśli chodzi o to, to pan jakby te pieniądze wpłacał na to konto, żeby było to, że tutaj te numery, które tam się znajdują, również do pana należą, czy jakby... Nie, ten, co mi się płacało 1700, które miało być przeksingowane, to należało do Dawid Wachowiak, ale mi się tam pomyliło, ponieważ jemu to już tam się nie pomoże, niech mu tam mama załatwi, bo już on to dawno już nie płaci, ale ponieważ ja to sobie nie mogę płacić. Ja po prostu pan tutaj spłacał dla tej osoby. Tak. Chodziło o odebranie chociaż tej kwoty. Chodziło o przywrócenie. Tak. 1700 zł równo i to było zeskanowane. Tutaj ta osoba, która jest właścicielem tego konta, tutaj również została to przeksięgowanie. Przeksięgowanie, czy to ona miała dostać? Ale ona miała dostać to przeksięgowanie? Ten pan Dawid, o którym pan mówił, jeśli to było przesłane te pieniądze na jego konto, tak? Z numerami tutaj Play, no to jeśli teraz chodzi o przeksięgowanie i zwrócenie na to konto tutaj do pana należące, to tutaj ta osoba, czy ten pan Dawid, musiałby tego wypożyczyć przeksięgowania tych pieniędzy. No ale ten pan Dawid, on jest przy mnie i on mógłby to 10 razy jeszcze zrobić, ale mi się wysłało na skanie jego, po prostu upoważniam o kuzyna Wisława Andruczyka z ulicy Gańskiej 20, mieszkanie 112, czytam Warszawa, to jest odbite u was i te dokumenty są już 2 miesiące do reprezentowania mnie przy załatwianiu i tak dalej, ale on jest przy mnie i on mógł być w salonie ze mną i mógłby to jeszcze inaczej potwierdzić, ale skoro państwo powiedzieliście, że to wystarczy, no to po prostu ja czekam do jakiegoś skutku, a tu skutku nie ma. O to chodzi. No przecież tam są takie dwa formularze, wie pani, w salonie mi dawała, że się je wypełnia, ale skoro na infolinii robicie to jakby szybciej, no to co czekam, a tutaj jest odwrotnie. Są takie formularze. Trzeba podchodzić do tego profesjonalnie. Okej, w takim razie wróćmy do tego wątku jeszcze amerykańsko-rosyjskiego. Czy to jest tak, że wiemy, że Rosjanie uczestniczą tam militarnie, mają tam swoje bazy, mają tam swoich żołnierzy. Jak to wygląda po stronie amerykańskiej? Czy Amerykanie też finansują te siły, nazwijmy to demokratyczne, czy wysyłają tam swoją broń? Jak oni wspierają ten front? Amerykanie całe szczęście dali sobie spokój z błędną polityką wspierania dżihadystów, która była, był to poroniony pomysł, ponieważ ci dżihadyści nie byli sojusznikami Stanów Zjednoczonych, nie postrzegali nigdy Stanów Zjednoczonych jako swoich sojuszników. I były przypadki, gdy
Amerykanie mogli się o tym przekonać na własnej skórze. Natomiast jeżeli chodzi o syryjskie siły demokratyczne, to SDF to jest zupełnie inaczej. Tutaj te siły zdecydowanie postrzegają Amerykanów jako swojego sojusznika, chociaż nie podchodzą tutaj również, nie można powiedzieć w ten sposób, że są ślepo zakochani w Ameryce. Widzą to na zasadzie takiej, że jest to wspólny interes, jeżeli chodzi strategiczny, nie powiedziałbym taktyczny, strategiczny, bo tu nie chodzi tylko o pokonanie państwa islamskiego. Stany Zjednoczone, wbrew temu, co propaganda turecka na przykład głosi, czy też co czasem można opacznie zrozumieć z wypowiedzi Donalda Trumpa, nie zamierza się w najbliższym czasie wycofywać z północnej Syrii, ponieważ byłaby to totalna głupota i tak to postrzegają również syryjskie siły demokratyczne, przynajmniej dowódcy, z którymi rozmawiałem w sierpniu, gdy byłem właśnie na tych terenach. Także Amerykanie mają interes, żeby tam być. Nie jest prawdą również to, co niektórzy ludzie mówią, że Amerykanie przegrali w Syrii. Otóż Amerykanie nie przegrali w Syrii, ponieważ mają swoje, wcześniej nie mieli baz na terenie tego kraju, teraz mają na terenie tego kraju swoje bazy. Pana wracam, wie pan co, no tutaj jeśli chodzi o postęgowanie jakby na podstawie tylko i tam jest baza lotnicza. Dla uporządkowania dodam, to jest informacja bodajże z wczoraj, że Trump zatrzymał pana w panelu dotyczącego, który ma 6 miesięcy na opracowanie strategii w sprawie Syrii, ze szczególnym uwzględnieniem obecności państwa. No ja rozumiem, ale wie pani, że na infolinii już 3 razy mi mówiła, że już wszystko jest, że kary są zdjęte, że wszystko jest okej, a przecież ja mogę jutro jeszcze pójść z tym panem Dawidem do salonu, ale to firma Play się w tym sensie kompromituje, że jak uważa, że komuś braknie pieniądze, to już ich nie odda, bo pajęczyca to wszystko trzyma. U nas w kanale El Mercedes YouTube edukacyjnym to wszystko jest monitorowane, że po prostu ja już kilka razy i telefony zamawiane były. Jakoś na e-mailu nic nie dociera, bo ktoś jakby ciemnia i spóźnia i zwalnia. Ktoś robi złą robotę i wy sobie robicie złą reklamę, że kilka listów poszło już do ministerstwa, proszę pani, nie dość, że jest 56 tysiącach filmów edukacyjnych El Mercedes na YouTube. Może pani sobie pooglądać, jak pajęczyce osób psychicznych działają. Między innymi spadła tutaj wasza firma Play. Jak wy to robicie, Play? Jak wy to robicie? Że załatwia się 3 miesiące, ja jutro pójdę jeszcze raz, ale to wy się kompromitujecie, bo mi tu rośnie kwota, właściwie za nic płacę. Wszystko jest powyłączane, a wy sobie zbieracie pieniądze. To tak nie może być. Muszą takie firmy likwidować i nie chce pani wie, że to z dnia na dzień udaje się i w sądzie wygrywają i rzecznik praw osób niepełnosprawnych występuje jako prokurator. Ja jestem osobą niepełnosprawną, a ten Dawid Wachowiak pan ma w ogóle jedynkę i teraz ani on nie zapłaci, sobie firma sama Play zapłaci, bo jego matka już załatwiła, że nie zapłaci. A ja chcę tam te pieniądze wycofać, bo to ani jemu nie pomoże, ani trochę. No trzeba będzie pójść, ja pójdę do skutku, będę do skutku chodzić, do salonu pójdę, bo tam na Wrocławiu w tym Tesco Extra dziewczyna powiedziała, że ona ani tych złotych czasów Play nie lubi, ani nie jest miłe to Play na Wileńcu. Jutro pójdę tam na Gosław, gdzie obiecała mi, że to załatwi. Ale ponieważ powiedzieliście na infolinii, że już jest bliżej i szybciej w ten sposób, a jeszcze skanem przesłano, to trzeba powiedzieć, że to jest za małe. Trzeba było odpisać, że to jest niewystarczające takie orzeczenie na odległość. No to trzeba będzie to wyrzucić, edukacja, jutro pójdę. No. Dziękuję bardzo. I wyłączyłam to, bo tak przecież bez sensu jest tak. Gadać i 1000 razy to samo. Tutaj dochodzimy, tak jak powiedziałem, tu dochodzimy do sedna tej obecności amerykańskiej. Amerykanie nie wyjdą z tej północnej Syrii, ponieważ jest to najbezpieczniejszy, najlepszy. A tak plotkują, mówią, że Amerykanie, wiesz, przegrali tam w Syrii, Amerykanie. On mówi, Amerykanie nie przegrali w Syrii, Amerykanie nie przegrali w Syrii. No. Także niech państwo sobie słuchają to kilka razy. Niech państwo popatrzą, ile jest, proszę państwa, krętactwa. Pieniądze strasznie kuszące. Mieszkanie kąskiem. Ja tutaj zastanawiam, że człowiek, że jak
Wolnik do doprowadzi. Dzień dobry. Proszę pani, ja tutaj w sprawie płatności do swojego koncertu chcę się dostać. Oczywiście, to będzie chodziło o pewną kwotę, do pani dzwoni, czy inne? Nie, inne. To są takie trzy, bo tutaj są faktury w ogóle, trzy konta i nic nie jest zrobione. Jadę z Wileńskiego salonu i właściwie, no on mi odbił te faktury i wiem, że nic nie załatwione, a tam miało być przeksięgowane i tam już było dużo zrobione, ja widzę, że z tych faktur wynika, że jest nic nie zrobione, to więc trzeba przyjść. Rozumiem, to proszę podać w takim razie numer, o który chodzi? To są trzy numery do konta bankowe, jest pierwsze, ale tak, numer abonenta 609, to chyba nie o to pani chodzi, podam numer telefonu. Nie, chodzi o numer telefonu. Tak, 536-214, 493, bo tam są dwa numery, tak? Jeden jest internetowy. Tak, jest pan właścicielem tego numeru? Tak, tak, oczywiście. Poproszę o imię i nazwisko. Jest to pan Rusek. I hasło pamięta? Hasło pamiętam, tak. To jest duże litery, co? Duże litery E, P, U, A, W, H. Dziękuję bardzo. Nie odkupaj Wojciecha na konto. Bo tutaj z tego co widzę, te numery są odłączone. Tak, tak, numery są odłączone. Aktywne, tak? Tak, zatem to jest numer konta bankowego 15, 10, 90 i tak dalej. Nawet mi się tam już za to pierwsze zapłaciło z myślą, że chociaż to będzie działało, to z tego będę do pani tutaj, będzie można dzwonić. A to one wszystkie są wyłączone i oni nic tam nie zrobili, a tam było przesięgowanie 1700 zł. To ja tam płacę na takiego chłopczyka, ale ponieważ u niego w ogóle stanęło, no to więc ja przerzucę sobie te pieniądze, tak myślę tego. I oni to 3 miesiące księgują i coś tam chyba, nie wiem, czy to wyszło, czy to nie wyszło. Czyli tutaj, jeśli o to chodzi, to rozumiem, że miała być przeksięgowanie pieniędzy z innego konta na to konto, tak? Tak, 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 na to konto. Z jakiego konta to miało być przeksięgowane, to z jakiego numeru tutaj było to zapłacone, czy jak to wyglądało? To było takiego konta Testplay, to się nazywa Dawid Zachowiak. I mam tutaj w banku euro też odbite, co jest. I to było nawet zeskanowane przez pracownika tutaj na Wileńskiej. Ja ze swojego telefonu to skanował. Ja mówię, niech pan zeskanuje, bo to albo dochodzi, albo to nie dochodzi. I on to wysłał już tydzień temu, więcej nawet. I po prostu dlatego dzisiaj nawet mi się to weszło, jestem w pracy, ale mi się weszło na Wileński do salonu. I on tam mówi, co inny już, że jest tutaj 5 tysięcy, tutaj 2 tysiące, tutaj 1500. I na tym końcu, co tu dzwonimy, to jest tam 1500 złotych do zapłacenia. Ale tam jest było tak wyczyszczone, że nawet wydawało mi się, że to nawet zacznie działać. A tu jednak nic. Czyli tak, rozumiem, że to 1500 jest do zapłaty. Tam na to miało być tutaj zainteresowane pieniądze. Kontakt też tutaj z Uberami i tutaj, tak? Dlatego tak. Tutaj jak to korporat, który przy ten numer znajduje, to konto polowańskiego właśnie. To znaczy, to konto było konto Play, Dawid Wachowiak, mi się tam płaciło i płaciło mi się mu 1700 zł. I to się zaczyna jego konto na 68, bo ja mam zawsze mi się to opłacało, jego konto 68. I tutaj nawet daje jego zamiary tego Dawid Wachowiak, numer konta. Hamka ze wsi, reklamuje firmę Play i tak na korzystny wiesz wygląda po karyjsku, że to tak ładnie, taka pusta baba, piękne te włosy kręcone, właściwie to ani to nie jest Polka, bo ona po polsku nie umie czysto mówić.
jakaś Żydowa, wiesz, i 600 tysięcy dostała podwyżki w Polsce. I takie oszustwo, to sobie może być dobrze, pożyć można sobie. Jemu tam się nie pomoże, niech mu tam mama działa. Dla mnie to jest, wiesz, jak ona zaczęła. Ja rozumiem, kobiety potrafią ładnie żyć, ale ona nie umie. Ona nie umie, jakoś tak coś nosem przejść. Tak. Chodziło o odebranie chociaż tej kwoty. Trzeba z tym Dawidkiem pójść do tego salonu na Gosław Play. Tam jest bardzo korzystnie, tam jest wyciszone, spokojnie. A tu północ na Plazę Północ, a tam tak jest burdel. No. To wysłać. Ale do play się szykujemy, do play. Nie wykonać. No ja rozumiem, ale wie pani, że na Infolin już
trzy razy mi mówiła, że już wszystko jest, że kary są zdjęte, że wszystko jest ok. A przecież ja mogę jutro jeszcze pójść z tym panem Dawidem do salonu, ale to firma Play się w tym sensie kompromituje, że jak uważa, że komuś braknie pieniądze, to już ich nie odda, bo pajęczyca to wszystko trzyma. U nas w kanale El Mercedes YouTube edukacyjnym to wszystko jest monitorowane, że po prostu ja już kilka razy i telefony zamawiane były. Jakoś na e-mailu nic nie dociera, bo ktoś jakby ciemnia i spóźnia i zwalnia. Ktoś robi złą robotę i wy sobie robicie złą reklamę, że kilka listów poszło już do ministerstwa, proszę pani, nie dość, że jest 56 tysiącach filmów edukacyjnych El Mercedes na YouTube. Może pani sobie poglądać, jak pajęczyce oszustyczne działają. Między innymi spadła tutaj wasza firma Play. Jak wy to robicie Play? Jak wy to robicie? Że załatwia się 3 miesiące, ja jutro pójdę jeszcze raz, ale to wy się kompromitujecie, bo mi tu rośnie kwota, właściwie za nic płacę. Wszystko jest powyłączane, a wy sobie zbieracie pieniądze. To tak nie może być. Muszą takie firmy likwidować. Nie wiem, czy pani wie, że to z dnia na dzień udaje się i w sądzie wygrywają i rzecznik praw osób niepełnosprawnych występuje jako prokurator. Ja jestem osobą niepełnosprawną, a ten Dawid Wachowiak pan ma w ogóle jedynkę. I teraz ani on nie zapłaci, sobie firma sama Play zapłaci, bo jego matka już załatwiła, że nie zapłaci. A ja chcę tam te pieniądze wycofać, bo to ani jemu nie pomoże, ani trochę. No trzeba będzie pójść, ja pójdę do skutku, będę do skutku chodzić, do salonu pójdę, bo tam na Wrocławiu, w tym Tesco Extra dziewczyna powiedziała, że ona ani tych złotych tarasów Play nie lubi, ani nie jest miłe, to Play na Wileńcu. Jutro pójdę tam na Wrocław, gdzie obiecała mi, że to załatwi. Ale ponieważ powiedzieliście na infolinii, że już jest bliżej i szybciej w ten sposób, a jeszcze skanem przesłano, to trzeba powiedzieć, że to jest za małe. Trzeba było odpisać, że to jest niewystarczające takie orzeczenie na odległość. No to trzeba będzie to wydawić te dwie kartki, a jutro pójdzie. No. Dziękuję bardzo. Wyłączyłam to, bo to przecież w esencji tak gadać. Baba omotana. Spraw o charakterze polskiej racji stanu. Takie jest prawo i sprawiedliwość. Jesteśmy omotana przez demona. Nawet z opozycją. Właśnie dlatego. Maćkowy, głów jasiące uczestą, czyli także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Baba omotana przez demona. Polsce braterstwo pod tym hasłem działacza polskiego. No ona jest bezwładna. Ona nie jest w stanie nic zrobić. Nic nie jest w stanie zrobić. Będą walczyć o władzę w samorządzie i miejsca w radach sejmikowych, miejskich i powiatowych. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że jedynym spadkobiercą myśli politycznej Wincentego Witosa jest Ruch Ludowy, a jego emanacją według polityka jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja nie daję wiary, Polska wierzy w to, że można być spadkobiercą i wiernym tradycji, albo się mienić na mnie. Spadkobiercy przy rzadkich tradycji. Nad ustawą o rehabilitacji Wincentego Witosa i zmazaniu haniebnego wyroku sądu brzeskiego. Wybory samorządowe odbędą się za 2 tygodnie. Ewentualna druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 4 listopada. W sanktuarium w Piaśnicy na Pomorzu upamiętniono Polaków pomordowanych w pobliskich lasach przez Niemców w latach 1939-1940. Mszę w ich intencji odprawił metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. W nabożeństwie w lesie niedaleko Wejherowa wzięło udział kilkaset osób. W homilii arcybiskup podkreślał, że ofiary niemieckiej zbrodni do ostatnich chwil pozostawały wierne Polsce i że wciąż o tym tragicznym wydarzeniu poświęca się niezbyt mało uwagi. To jeszcze trwa amnezja historyczna i ignorancja. I to w wielu środowiskach z wyższym wykształceniem, szkolnych także, w wymiarze Pomorza, ale i w wymiarze całej Polski. I musimy mieć tego świadomość, a jednocześnie okazać wdzięczność samym sobie i tym, którzy tu są, którzy rok w rok przyjeżdżają. W piaśnickich lasach Niemcy zamordowali według szacunków od 12 do 14 tysięcy osób, przede wszystkim przedstawicieli pomorskiej inteligencji.
Około 5 tysięcy osób jest zaginionych w wyniku niszczycielskiego trzęsienia ziemi, które 28 września nawiedziło indonezyjską wyspę Celebes, podaje Agencja do Spraw Zarządzania Katastrofami w tym kraju. Kataklizm pochłonął 1763 ofiary śmiertelne. Wcześniejszy bilans mówił o 1500 ofiarach śmiertelnych i około 1000 zaginionych. Poszukiwania trwają od czwartku 11 października, potrwają do czwartku. Jeśli do tego czasu zaginieni nie zostaną odnalezieni, zostaną uznani za martwych. Brytyjski artysta Banksy publikuje filmik tłumaczący, jak zniszczył swoją pracę na londyńskiej aukcji. Słynna dziewczynka z balonikiem została pocięta na kawałki tuż po tym, jak wylicytowano ją w domu aukcyjnym Sotheby's w Londynie, ale to nie znaczy, że zwycięzca aukcji wyrzucił milion funtów w błoto. Informacje dnia Polskiego Radia 24. Za chwilę informacje sportowe, które specjalnie dla Państwa przedstawi Rafał Bała. Był durny i wyrzucił włosa na wąsze. Nie rozumiesz. I rzucił włosa. Rafał Bała, dobry wieczór. Zapraszam na wiadomości sportowe. Krakowia przegrała z Wisłą w kończących 11. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy Derbach Krakowa. Oba gole dla Białej Gwiazdy strzelił Jesus Imas. We wcześniejszych dzisiejszych meczach Arka Gdynia pokonała Zagłębie Lubin 3-1, a Korona Kielce zremisowała z Jagiellonią Białystok 1-1. W tabeli prowadzi Lechia Gdańsk przed Legią Warszawa. Wisła jest trzecia. Krakowia zajmuje ostatnie 16. miejsce. Koszykarze Arki Gdynia pokonali mistrzów Polski Anwil Wrocławek 98-89 w meczu pierwszej kolejki Ekstraklasy. 22 punkty dla Gdynian rzucił Dariusz Wyka. W innych dzisiejszych meczach Polfarma Stargard Gdański wygrała z miastem Szkoła Krosno 105-77. GTK Gliwice pokonała MKS Dąbrowa Górnicza 77-74. Start Lublin przegrał z Legią Warszawa 67-81, a Trefl Sopot uległ Polskiemu Cukrowi Toruń 72-76. Szypierniści Gwardii Opole przegrali na wyjeździe ze słoweńską drużyną Gorenie Welenie 22-26 w pierwszym spotkaniu drugiej rundy eliminacji Pucharu EHF. Najwięcej bramek dla polskiego zespołu, 5 zdobył Patryk Maurer. Rewanż za tydzień w Opolu. Francuz Sebastian Ogier wygrał rajd Wielkiej Brytanii 11. rundę rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Łukasz Pieniążek 14, a w klasyfikacji WRC 2 Polak zajął 6 miejsce. Andrzej Rządkowski został zwycięzcą pierwszego w tym sezonie turnieju Pucharu Polski we Florecie mężczyzn. Zawodnik KS Wrocławianie w finale pokonał swojego klubowego kolegę Leszka Rajskiego 15-11. Teraz to wszystko, a więcej o sporcie w Kronice. Do usłyszenia o 22.33. Świat 24. Za 23 minuty godzina 22. Grzegorz Adamczyk, Grzegorz Jankowski. Witamy ponownie w magazynie Świat 24. Teraz naszym gościem jest Leszek Wielgo, były wieloletni pracownik sekcji polskiej BBC w Londynie, legendarny prowadzący legendarnego programu Reflektorem po świecie, obecnie Polish Poland in English Info. Anglojęzyczny portal telewizji polskiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiem powiedzieć, hello, nice to meet you. This is London. Nice to be here. No, nie. Halo, halo, tu mówi Warszawa, drodzy państwo. Ale jak to było? Tu mówi Londyn. Serwis światowy BBC. Tak, tak było, rzeczywiście. Tak to bywało. I skoro jesteśmy w tym Londynie, no to powiedzmy, dlaczego nie dochodzi do tego Brexitu? Co opóźnia Brexit? Dlatego nie dochodzi, że jak słusznie zauważył Donald Tusk, Wielka Brytania chciałaby zjeść wszystkie wisienki z tortu. Donald Tusk, którego określono, The Sun, tabloid określił mianem... Tak, to ty to powiedz może. Ale ja już zapomniałem. Drodzy państwo, z karabinem w ręku i wyglądał na gangstera. Protekcjonalny pacan, tak? To, jak to było oryginalne? Tak. Protekcjonalny pacan? Tak. A wcześniej gangster. Tak, wyglądał jako gangster razem z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Grzegorz, to jak to, ale Grzegorz Jankowski powinien wiedzieć, że tabloidy się nie patyczkują, prawda? Nie taką opłatkę byśmy dali. No i warto o tym pamiętać jednak, bo może nie wszyscy słuchacze zdają sobie sprawę, że to jest troszkę... Tabloidy angielskie to jest oddzielna liga. To jest naprawdę tego typu język. Nie należy tego mylić jakby z mainstreamowymi mediami brytyjskimi, które są jednak na innym poziomie. Ale wracając do pytania...
Brytyjczycy mają żal do Donalda Tuska, dlatego że to jest ich wersja oczywiście. Jak było naprawdę, ja tego nie wiem i chyba mało kto to wie, że przed tym wrześniowym szczytem w Salzburgu, który się okazał takim spektakularnym niepowodzeniem dla strony brytyjskiej, podobno doszło do rozmowy w cztery oczy między Donaldem Tuskiem i panią May na balkonie, bez świadków. I Brytyjczycy mają pretensję, że w czasie tej rozmowy Donald Tusk nie był zupełnie otwarty, to znaczy... Donald Tusk nie był szczery? Tak twierdzą Brytyjczycy, podkreślam. To znaczy, że mógł powiedzieć w czasie tej rozmowy, że ten plan, tak zwany plan z Checkers, który przywiozła pani May, że on jest nie do przyjęcia i zostanie odrzucony i po prostu lepiej to rozegrać jakby na poziomie PR-u. A tymczasem on tego nie zasygnalizował. Ona nie wiedziała, że on zostanie całkowicie odrzucony ten plan i że to będzie dla niej upokarzająca porażka. Więc dlatego oni mają pretensje do... A co zakładał ten plan z Checkers? On zakładał, że mówiąc najogólniej, to te szczegóły są potwornie skomplikowane, oczywiście można by nimi zanudzić słuchaczy na śmierć, ale on zakładał, że Wielka Brytania będzie miała bezcłową wymianę handlową z Unią Europejską, a jednocześnie będzie mogła zawierać niezależne porozumienia z innymi potęgami gospodarczymi, to znaczy ze Stanami Zjednoczonymi i z Chinami. Czyli jestem w Unii, ale trochę jestem, tak? No tak, jestem tak, tak. Jestem trochę... Ale podobnie jest z Norwegią na przykład, tak? Która jest poza Unią Europejską, ale jest w europejskim obszarze gospodarczym. Trochę jestem, trochę nie jestem, tak? Także koniec z krętactwem w tych firmach wszelkich, proszę Państwa. Przed święconą wagą. I wracając do tego planu z Checkers, on polegał na tym, że Wielka Brytania miała jakby korzystać z bezcłowej wymiany z Unią Europejską, a jednocześnie zawierać te porozumienia niezależne ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami, z Indiami i tak dalej. I tutaj Bruksela uznała, że to jest absolutnie nie do przyjęcia, dlatego że wtedy Wielka Brytania stanie się de facto takim ośrodkiem, by tak rzec, przerzutów towarów amerykańskich, chińskich i innych do Unii Europejskiej. I to jest niebezpieczne z punktu widzenia Unii i uznali, że to jest absolutnie... A jaka jest faktycznie rola Donalda Tuska w tym Brexicie? Czy faktycznie jest takim, no, powiedziałbym, złym człowiekiem Unii w rozmowach z panią May? Nie, on nie jest złym człowiekiem, on reprezentuje lojalnie i konsekwentnie stanowisko Brukseli. Jeżeli chcielibyśmy się doszukiwać jakiegoś złego człowieka, posłużę się takim językiem, to jest to prezydent Francji Macron, który najwyraźniej postrzega sprawę Brexitu jako część szerszego frontu pokazany przez ten sam tabloid razem z Tuskiem jako gangster. Tak, tak, tak. Wcześniej trochę. Więc jeżeli ktoś zasługuje z punktu widzenia Londynu na te wszystkie inwektywy, to pewnie bardziej prezydent Macron. On to postrzega Brexit jako część szerszego frontu walki z ruchami antyeuropejskimi w Unii Europejskiej. To znaczy, dla niego to jest właściwie to samo, co walka z francuskim frontem narodowym i z tymi rządami w Unii Europejskiej, które Bruksela uważa za populistyczne, czyli z Węgrami, z Polską i z Włochami. I dlatego jest taki twardy, bo dla niego to jest sprawa bardzo pryncypialna i niestety to przeszkadza, dlatego że zupełnie go nie obchodzą niuanse polityki brytyjskiej, które tutaj są ważne, bo pani May może być gorszy premier z punktu widzenia Brukseli w Londynie niż pani May. Czyli na przykład kto? No Boris Johnson. Czy ktoś, kto... Który w pewnym momencie opuścił gabinet... On opuścił gabinet dlatego, że urząd to jest... Urząd premiera Wielkiej Brytanii to jest w tej chwili zatruty kielich. Nikt tego nie chce. A Boris Johnson to jest tak zwany twardy Brexit? To jest twardy Brexit, tak. Czyli? To jest człowiek... No twardy Brexit, czyli... A Theresa May była przeciwniczką Brexitu jeszcze przed referendum. Ale to pokazuje, to jest bardzo... Znaczące to, co powiedziałeś, dlatego że to pokazuje, jak to jest potwornie pogmatwane, bo w tej chwili wrogiem z punktu widzenia Brukseli jest pani May, a ona tak naprawdę była za pozostaniem w Unii. Co więcej, tam jest taka szara eminencja, człowiek, który nie jest szeroko znany poza granicami Wielkiej Brytanii, nazywa się David Lidington, on był ministrem do spraw europejskich jeszcze w rządzie Camerona.
to jest szara eminencja, to jest taki mózg w tej chwili brytyjskiego rządu, jeśli chodzi o Brexit. I on też był zdecydowanie za pozostaniem w Unii, czyli ten twardy Brexit negocjują ludzie, którzy tak naprawdę byli za pozostaniem w Unii. To pokazuje, jak Wielka Brytania jest podzielona. A czy tak ale jednocześnie, jeśli można, jaki jest profesjonalizm brytyjskich polityków, prawda? Na poważnie, bo realizować politykę, co do której się nie ma przekonania, no to właściwie w Polsce nie wyobrażam sobie, byłaby jakaś dymisja, ja tego nie będę robił, a to jest... No, oj, aż tak, w Polsce tak. To chyba też nie jest. Mi się wydaje, że poziom tej hipokryzji polityków na świecie jest... Ale to nie chodzi o hipokryzję. Tutaj chodzi jednak o pewną lojalność wobec partii i wobec wyborców, wobec głosu narodu po prostu. Naród zadecydował, naród przemówił. Byłam przeciwko osobiście, ale skoro naród uważa, że powinno być inaczej, to będę realizować jego wolę. No dobrze, ale Grzegorz Adamczyk... Tylko nie zapominajmy o tym, że David Cameron zrezygnował. Redaktor Adamczyk mówi o głosie narodu, a pojawia się znowuż kwestia tego, czy może się odbyć ponowne głosowanie nad Brexitem w Wielkiej Brytanii. Może? I jest to... niewykluczone, ale mało prawdopodobne. To, co się odbędzie na pewno, to będzie głosowanie w parlamencie, w Izbie Gmin. Jeżeli dojdzie do porozumienia, to będzie parlament musiał to porozumienie zatwierdzić, co wcale nie będzie taką prostą sprawą. Czy w takim razie można tym powiedzieć, że Brytyjczycy przez jakiś czas jeszcze w Unii pozostaną, jeżeli nie będzie porozumienia? Tak, to jest w pewnej mierze kwestia, w dużej mierze nawet, to jest kwestia języka i semantyki. 29 marca, o ile dobrze pamiętam, 2019 roku, to jest data Brexitu. Pół roku. Środki nic nie załatwia. Należy założyć, że Wielka Brytania pozostanie związana z Unią Europejską, tylko to będzie... W ogóle jak pracowałem w szpitalu, żeby nie nazywać tego praca szpitalna dla lekarza jest większą nobilitacją. Lekarz szpitalny chce pracować w szpitalu, trochę boi się, że nie chce pracować, w tym szpitalu. Ojojoj. Nastawić lekarzy i organizację systemu ochrony zdrowia na tryb ambulatoryjny. To tam większość pacjentów powinna być leczona. Praca szpitalna jest nobilitująca dla lekarza, ale nie tylko dla lekarza. Robieniem specjalizacji z medycyny rodzinnej. Również dlatego, że to jednak jest większa odpowiedzialność. Lekarz w gabinecie lekarza rodzinnego jest sam. Jest nabilitujący. I sam opiekuje się pacjentem. Lekarz szpitalny ma szefów. Może skonsultować z lekarzami różnych specjalności. Może wykonać rozmaite badania diagnostyczne i dodatkowe. Bezpieczeństwo takiej pracy jest znacznie większe. No i tym bardziej powinniśmy wspierać lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, tym bardziej powinniśmy zachęcać lekarzy po studiach, żeby podejmowali taką specjalizację, żeby ułatwić im pracę. Do tego potrzebny jest chociażby taki program koordynowanej opieki, o którym mówiłem. Jeśli kontakt między lekarzem podstawowej opieki a lekarzem specjalistą jest bardzo dobry, jeśli w każdej chwili może zapytać się, jak dalej postępować z pacjentem, jeśli w każdej chwili może skierować pacjenta na konsultację do specjalisty, proponować do szpitala. To jest niesłychanie ważne, że zwiększa bezpieczeństwo pracy lekarza rodzinnego i w ten sposób jest zwiększone również bezpieczeństwo pacjenta. Czy w takim razie możemy teraz, kiedy tutaj rozmawiamy i być może wiele osób nas słucha też młodych, którzy myślą o karierze zawodowej, co ministerstwo proponuje na dzień dzisiejszy komuś, kto ewentualnie myślał o tym typie specjalizacji? Na pewno tej specjalizacji jest po prostu, w każdym momencie można ją rozpocząć, czyli po prostu powiedziała Henia. Dobrze płatne są te prace, ojojoj. Że w każdym momencie dosyć szybko może być konsultacje, no to na pewno jest to jakieś ułatwienie. Jakieś ułatwienie, ojojoj. Poprzez budowanie lepszych systemów do zarządzania, do wspierania. Radio, to jest obrotowe. Radio, to jest obrotowe. Które są dopasowane, które wspierają lekarza,
które pomagają. Dobra, dobra. Monitorować, koordynować leczenie pacjenta z daną jednostką chorobową. No i w tym kierunku też planujemy, mamy pilotaż opieki koordynowanej dla pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej, tak zwana podstawowa opieka zdrowotna plus, gdzie już jest ten pilotaż w toku, tak, w Polsce, gdzie lekarz rodzinny współpracuje ze specjalistami, którzy są w jego teamie w zakresie leczenia poszczególnych jednostek chorobowych i wspólnie prowadzą najczęstsze przypadki jednostek chorobowych, nie wysyłają do lekarza specjalisty na zewnątrz, tylko w ramach swojego budżetu ma tak zwany budżet powierzony na te jednostki chorobowe. Także to jest na pewno duże wsparcie. Zresztą ta opieka, koordynacja pacjenta w systemie jest w nowej ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej wpisana w zawód, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarzem koordynatorem dla pacjenta, jest lekarzem, który mówi, pokazuje, jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia. Takim punktem stałym podniesienia właśnie jest zawsze ten lekarz, powinien dać tak w zamyśle. Korzystając z doświadczenia mojej specjalności kardiologii, ostatnie 20 lat to jest ogromny sukces kardiologii interwencyjnej, nowoczesne leczenie zawału. Ratujemy ogromne liczby pacjentów właśnie z ostrym zawałem, wykorzystując metody interwencji przez naczyniowych, tak zwane balonikowanie. Pacjenci wychodzą bardzo szybko do domu, właściwie uchronienie przed inwalidztwem i dopiero tutaj zaczyna się problem opieki poszpitalnej. I ta opieka jest niezbędna dla takich pacjentów po to, żeby nie doprowadzić do kolejnego incydentu, niedokrwienia, do kolejnego zawału, który może się skończyć gorzej, może być śmiertelny, może doprowadzić do uszkodzenia serca. Niesłychanie ważne jest, żebyśmy tutaj położyli większy nacisk na opiekę ambulatoryjną również w tej grupie pacjentów. Sukces, świetnie, ale ten sukces musi być dalej utrwalony bardzo dobrą opieką specjalistyczną. Mówimy, panowie, o poziomie ministerialnym, mówimy o lekarzach, zrozumiałe, ale też no, w centrum zawsze pacjent jest. Tutaj zatroskania Ministerstwa Zdrowia, lekarzy, naszej rozmowy, pacjent. Na ile ten nasz system, który reformujemy, budujemy, jak to nazwać, to już inna kwestia, widzi pacjent, rolę pacjenta, buduje świadomość pacjenta, że to ja, pacjent, ja jestem odpowiedzialny za swoje zdrowie, ono jest w moich rękach. Musimy na pewno wzmacniać coraz bardziej rolę pacjenta. Pacjent musi wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje zdrowie. W pewnym momencie trochę źle się stało, jak w poprzednich rządach, przy likwidacji kas chorych, jeden z ministrów powiedział, że uzasadnieniem dla likwidacji kas chorych jest to, że państwo jako rząd, jako instytucja przejmuje odpowiedzialność za zdrowie obywatela, że teraz obywatel nie musi się o nic martwić, bo państwo jest gwarantem jego zdrowia. No i właściwie od tego momentu zaczęło się takie złe podejście, że państwo za wszystko odpowiada. Państwo ma obowiązek wspomagać pacjenta, pomóc w trybie nagłym, w trybie planowym. Pacjent ma mieć wsparcie państwa, ale najważniejszą rzeczą jest to, żeby on sam, samodzielnie do tego zdrowia podchodził bardzo poważnie, żeby unikał zachowań ryzykownych, żeby dbał o swoje zdrowie. Na ile więc w systemie ochrony zdrowia w Polsce jest obecna profilaktyka? Na pewno za mało. To zwłaszcza mogę powiedzieć z doświadczenia kardiologicznego. Tutaj można bardzo wiele zrobić. Bardzo wiele zależy od stylu życia pacjenta albo przyszłego pacjenta. Ruch jest niesłychanie istotny. Odpowiednie odżywianie, odpowiednia dieta, niepalenie papierosów.
są takie rzeczy oczywiste, wszyscy wiemy, wszyscy jemy, ale niestety nie pamiętamy o tym na co dzień. Przypominamy sobie, jeśli już jest problem, jeśli idziemy do lekarza, ale trzeba o tym pamiętać przez całe życie. I oczywiście to jest też rola lekarza rodzinnego, podstawowej opieki zdrowotnej, żeby przypominać o takich zasadach profilaktycznych, żeby przeprowadzać badania profilaktyczne. Warto pójść do lekarza, zobaczyć, czy nie ma przypadkiem nadciśnienia tętniczego, czy nie trzeba leczyć podwyższonego stężenia cholesterolu, czy nie ma problemu z arytmią. To wszystko są choroby, które można leczyć w sposób bardzo prosty i skuteczny, ale jeśli nie są rozpoznane, są ogromnym zagrożeniem dla życia i zdrowia. Dobrze, tutaj owszem, no, łatwiej jest komuś, kto przechodzi badania okresowe, bo musi, bo pracodawca wysyła i jest obowiązek, koniec, kropka. Ale czy właśnie, bo tu mówimy, co być powinno, że no, my to wiemy, że palenie szkodzi, że to jest niezdrowe i tak dalej. Ale czy oprócz tego, że odwoływanie się do odpowiedzialności każdego z nas, czy do tego nie dałoby się dodać jakiejś jeszcze dodatkowej motywacji, bodźca, choćby ekonomicznego, gdzie te wzorce też są w różnych krajach, które też dają profity komuś, kto dba o swoje zdrowie, zaniechorowanie, tak to nazwijmy, bonusy zaniechorowania. W Polsce nie ma takiego chęci, zwyczaju, żeby takie bonusy wprowadzać. Oczywiście ja ostatnio mówiłem na konferencji, że w przypadku prawa pracy to jest prosty system, który jeśli nie podlega badaniu okresowemu, to wyłączam się z możliwości kontynuacji pracy. W Polsce nie ma czegoś takiego, że badania okresowe są obligatoryjne, badania profilaktyczne są obligatoryjne. Mamy wielki problem ze zgłaszalnością się do badań finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, profilaktyki raka szyjki macicy, czy mammografię. Badań bezpłatnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a pomimo to osoby nie zgłaszają się. Teraz w programie tym pilotażowym, o którym mówiłem, POZ Plus, jest stratyfikacja ryzyka. Pacjent będzie badany, będzie badany pod kątem tego, czy jest chory i będzie przypisywany do określonej grupy ryzyka, gdzie w zależności od tej grupy ryzyka będzie obowiązek innej opieki, częstszej opieki, spersonalizowanej. Nie tylko czekamy, aż pacjent przyjdzie i powie, co go boli, tylko samodzielnie lekarz wzywa i zgodnie z jego stanem, wiekiem, jego czynnikami ryzyka w tym kierunku będzie przeprowadzał badania. No ale lekarz wzywa, ale jakie lekarz ma narzędzia poza odpowiedzialnością, że to jest pana zdrowie, proszę pana. Tak? Wzywa, na dzień dzisiejszy to jest tylko i wyłącznie wzywa i ewentualnie jeśli zrobi mu badania, to wówczas zapłacimy za to jako Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym dobrze wycenimy tą pracę, którą on wykonał, ale oczywiście pacjent ma tu pełne prawa. Pacjent w Polsce ma prawo się nie leczyć. Także tak wygląda sytuacja poza obligatoryjnym leczeniem niektórych jednostek chorobowych, chorób zakaźnych. Wszystkie inne choroby to jest świadoma zgoda pacjenta na podjęcie leczenia. No ale trzeba zachęcać do tych badań profilaktycznych. Ja myślę, że tutaj jest miejsce dla wielu osób, dla szkoły. Tam powinno się odpowiednie nawyki wpajać od najmłodszego wieku. Nawyki żywieniowe, jeśli chodzi o ruch, codzienny wysiłek fizyczny, właśnie badania profilaktyczne. Warto korzystać z mediów i przypominać o tym, że ta profilaktyka jest niezbędna. Ja myślę, że to może być też rola Kościoła, żeby przypominać i dawać dobry przykład. Rozmawiać z proboszczem. Oczywiście. Oczywiście, że tak. I także ja myślę, że wiele osób może się zaangażować i dawać przykład takich prozdrowotnych postaw i zachęcać do badań profilaktycznych i życia w zdrowiu.
Drodzy Państwo, patrzę na zegar. W tej chwili jest, zbierze się 22 za półtorej minuty. Zapraszam więc Państwa do udziału w naszej dyskusji. Zapraszam do telefonów do naszego studia na antenę Radia Maryja. Przypomnę, rozmawiamy na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce i mamy dwóch specjalistów wysokiej klasy w tym temacie. Jest pan Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i pan profesor Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu Kardiologii imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. I jest okazja, aby też dowiedzieć się, dopytać się, zaproponować może też pewne państwa obserwacje. Wszak zdrowie każdego z nas interesuje. I przypomnę nasze numery telefonów do studia Radia Maryja w Toruniu. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. I dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi numer 48 56 655 23 66. Oczekujemy na Państwa głosy. Zachęcał do aktywności w ostatnich dniach kampanii przed wyborami samorządowymi. To są wybory, które zdecydują o tym, czy nasz rząd będzie miał partnerów w samorządzie, czy w gminach, w powiatach będą rządzić ludzie, którzy chcą ideowej wojny z rządem, czy też będą rządzić ludzie, którzy są po prostu dobrymi gospodarzami. Uczestniczący w legnickiej konwencji minister Adam Lipiński zwrócił uwagę na korzystne dla PiS-u wyniki badań nastrojów przedwyborczych na Dolnym Śląsku. W Warszawie odbyła się konwencja wyborcza opozycyjnej Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił, że jego partia jest gotowa na zmiany. Przyznał, że PO miała swoje osiągnięcia, ale nie wszystko jest powodem do chluby. Są sprawy, którymi nie zajęliśmy się odpowiednio albo z którymi zwyczajnie się spóźniliśmy. Rządząc popełnialiśmy błędy, ale dostaliśmy od wyborców lekcję, którą odrabiamy. Mamy w sobie dość pokory, żeby to przyznać i dokonać zmian. Wybory samorządowe odbędą się za dwa tygodnie, 21 października, ewentualna druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 4 listopada. Polska będzie zwiększać wydobycie surowców. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo informuje o odkryciu dużego złoża gazu w okolicach Kramarzówki na Podkarpaciu. Jego zasoby szacowane są na około 12 miliardów metrów sześciennych surowca. Spółka informuje, że w ciągu 5 lat wydobycie błękitnego paliwa na Podkarpaciu zwiększy się o 28% do 1,750 tysięcy metrów sześciennych rocznie. Prezes spółki Piotr Woźniak podkreśla, że prace nad eksploatacją mogły ruszyć wiele lat temu. Historycznie to się miało w ten sposób, że w latach między 2008 a 2015 spadek wydobycia sięgnął 14%. 7 lat 14% spadek wydobycia, mówię o spadku wydobycia na Podkarpaciu. Nie było powodu, dlatego że to, co zrobiliśmy i czego efekt widać teraz w postaci płonącej flary, to jest coś, co można było zrobić tymi samymi siłami, tym samym nakładem finansowym, jeżeli nie 10, to przynajmniej 7-5 lat temu. Zwiększenie wydobycia surowców zapisano w strategii odpowiedzialnego rozwoju. Gaz z Kramarzówki trafi do sieci w przyszłym roku. Ulicami Nowego Jorku po raz 81 przeszła parada Pułaskiego. Ta manifestacja polskości odbywa się co roku w pierwszą niedzielę października, aby uczcić rocznicę
rocznicę śmierci generała Kazimierza Pułaskiego. Zginął od 11 października 1779 roku w bitwie pod Savannah w trakcie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W tym roku hasłem przewodnim parady była setna rocznica odzyskania niepodległości. To jest przypomnienie całej społeczności polskiej i amerykańskiej, że Polonia istnieje, jest potrzebna, jest zorganizowana. To osiągamy, będąc na Piątej Alei, piękna tradycja. Zbierano również podpisy pod deklaracją Polonii, która jest podziękowaniem za wkład Stanów Zjednoczonych w odzyskanie przez Polskę niepodległości 100 lat temu, jak również za poparcie wstąpienia do NATO i obecność amerykańskich żołnierzy na polskiej ziemi. Deklaracja przekazana zostanie do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork.